jednej strony z bólem serca patrzyłem, jak puste ławki są podczas liturgii, a z drugiej strony podziwiałem społeczeństwo, które potrafi tak dojrzale się zachować i podjąć tak racjonalne decyzje, jeśli chodzi o postępowanie w naszej sytuacji, która jest bardzo dziwna. Za swojego życia się nie spotkałem z taką mobilizacją, jak gdyby do tego, żeby zamknąć właściwie nie miasto, nie region, ale całe państwo. Bo to tak można powiedzieć, zostało zamknięte. My wszyscy jesteśmy teraz jakby troszeczkę tacy, to nawet trudno porównywać do stanu wojennego, bo stan wojenny ma inne reguły. To jest stan zagrożenia epidemiologicznego. To też innymi regułami się to wszystko kieruje i tak patrzę na to wszystko zdziwionymi oczami. W kościele jest zrobiona wystawa przedstawiająca ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 1939-47. Wczoraj miała być wystawa otwarta, ale niestety ze względu na sytuację w Polsce było około 10 osób i będziemy czekać. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie trzeba ją zamknąć, a nie będzie możliwości pokazania szerzej, no to trudno, może kiedyś jeszcze raz otworzymy tą wystawę. Wielu nie jest przyzwyczajonych do tego, żeby przez telewizję patrząc na mszę świętą, próbować w tym uczestniczyć, w tej rzeczywistości sakramentalnej, która no nie jest taka namacalna, jednak szklany ekran powoduje ten dystans, który jest na tyle duży, na tyle mocny, że ludzie czasem nie wiedzą, czy mają uklęknąć, czy stanąć, czy złożyć ręce, w jaki sposób do duchowej komunii świętej się przygotować. Pan Bóg daje nam znaki, a jednak wszystko jest w Jego ręku i mówi do nas nawet przez takie trudne doświadczenia. No w domu przed telewizorem można się pomodlić, ale ja jestem taki tradycjonalista i uważam, że trzeba się iść do kościoła pomodlić. Parę dni temu zamierzałem wybrać się do mojego taty, który jest po 80 już. To stwierdziliśmy, że może lepiej zostanę w domu, bo ja się spotykam z wieloma ludźmi. On jest na co dzień w czterech ścianach, no i on jest mniej narażony. Ja mogę mu przynieść te wirusy. To powoduje, że ludzie w ten sposób myślą, starsi, szczególnie po 70, po 80, żeby uchronić się przed niepotrzebnym kontaktem. Z drugiej strony wczoraj apelowaliśmy o tę pomoc dobrosąsiedzką, bo sąsiedzi najlepiej wiedzą, jak pomóc i w taki sposób, który spowoduje, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo. Katechetki nie chodzą do szkoły i więcej jesteśmy w domu, chociaż w naszej szkole, tutaj zaraz obok, mamy dzienniki internetowe i przez te dzienniki normalnie mamy lekcje z dziećmi. Znaczy pokazujemy im, co mają zrobić, czy czego się nauczyć i po prostu z tego jesteśmy też rozliczani, nie? Ale jest więcej w domu, jesteśmy po prostu więcej w domu i może więcej w kaplicy u Pana Jezusa też.